Ludzie, witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2. I ten odcinek znowu będzie poprawny, albo raczej w lepszej jakości niż poprzednie 3. Poprzednie 3 odcinki były jakościowo trochę gorsze, bo przez pomyłkę w frapsie miałem ustawiony half size, czyli tylko w połowie mniejszej rozdzielczości było nagrywane, a za to w mniejszej... mniej miejsca zajmowało w nagranie. I to było trochę takim powodem, że jak oglądaliście na pełnym ekranie, trochę tak było opikselowane cało to. Ale teraz już wszystko w porządku. Dzisiaj idziemy do klasztoru z moim nowym młotem, ale i tak pewnie niedługo znowu zmienię na smoczą zgubę, więc będzie znowu wszystko w porządku. Jakby to teraz zrobić? Pójdziemy normalną drogą od obok tawerny Orlana, prawda? Bo nie mam żadnego teleportu, który byłby do jakiegoś miejsca, które jest bliżej klasztoru. Chociaż do przełęczy może, do przełęczy, to byłoby dobrym pomysłem, bo chociaż... A dobra, pójdziemy do przełęczy. Czekaj, gdzie... nie mam tutaj do przełęczy przecież żadnego teleporta wyposażonego, więc muszę sobie go wybrać najpierw. Czekaj, wieżek Sardasa, miasto portowe wieżek Sardasa i teraz... majątku ziemskiego? Przełęczy Korinis. Raczej nie będzie bliżej. Ale za to możemy tutaj trochę oczyścić teren, porozmawiać też z Bengarem i tak dalej. Paru tutaj typków pozabijać. A tamta droga byłaby nieco nudniejsza, więc myślę, że to całkiem fajny pomysł. Tam jest! Tam jest! Nie! No nie podpalaj. Ty, wiesz co ja o tym myślę? Jak oni to robią? Namierzają mnie. Pozamknij mordę! No i po wszystkim. Masz jakiś ciekawy eliksir, na przykład eliksir ściągania majtek? Nie. Niestety nie. Ale za to tutaj są teraz... za to są gdzie... były gdzieś tutaj ostatnio smocze zębacze. Gdzie one się podziały teraz? Gdzie się smocze zębaczory podziały? Modlić się teraz też nie mogę. Smutno mi. Gun! Gun! Gen! Gun! Gent! Szef policyjny Damon Gent! Gun! Gun! Co tam u ciebie, Gun? Coś nowego? Zapłacę ci 100 sztuk złota, jeśli powiesz mi, jak się oprawia zwierzęta. No, to mi... Czego? Niestety nie... Ale zapłaci mu to 100 sztuk złota. Okradnę cię teraz. Jak idzie polowanie? Jest coraz gorzej. Od tego czasu od strony przełęczy nadciągnęły całe tuziny tych istot. Trudno coś upolować w tych warunkach. Trenuj trochę tak jak ja i będzie wszystko w porządku. Przynajmniej połowę kasy mam teraz powrotem. No to gdzie tutaj mamy te smocze pełzacze? Gdzie one są? Gdzie one są? Nic nie widzę. Nie widzę nic. Gdzie? Nie ma tu żadnych smoczy pełzaczy, pewnie tylko w nocy wychodzą czy coś. Albo są tam na dole. Przy wejściu do Anara. Ciekawe co z bandytami. Trochę mnie teraz to martwi, czy poszukiwacze nie zabili przypadkiem bandytów. Ja chciałem ich zabić. Ale wiecie co? Nie wydaje mi się, żeby tak było. Bo w końcu to poszukiwacze dali Dexterowi zadanie. Żeby szukał nas, więc... może go raczej będą wspierały zamiast tego, żeby go zabić. A patrzcie, tutaj wszędzie jest gdzieś jakiś poszukiwacz. I w następnym rozdziale znowu ich trochę przybędzie. Chociaż nie wiem, czy w czwartym trochę ich przybędzie. Ale w piątym na pewno. No ho... Typ... Pup... Pa. No, no, trochę oczyścić drogę, zanim tutaj sobie zejdziemy na dół. Później możemy też na trolle sobie zapolować. To będzie dopiero fajne, jak będziemy sobie na trolle polować. Ojojoj, o tym sobie wymarzyłem. Może teraz w końcu pojawili się tu jacyś ciekawi typkowie. Dobra, nie ma tutaj nic ciekawego. Niestety, smoczy korzeń też nie wrócił. A byłoby ciekawie, gdyby wrócił. Dobrze, może Bengar ma coś do powiedzenia tak po drodze. Do niego zajrzymy. Bengar. On pewnie teraz też ma problemy z poszukiwaczami, jak każdy farmer w sumie. To można z nim jeszcze pogadać, dać. Ciemne grzybki, ja już ich nie zbieram, one mi gówno dają, później tylko w ekwipunku mi się tarzają.
Za to na przykład takie lecznicze roślinki mogę zbierać. Już na nas się gapi, już nas wyczuł. Chyba on ma nam dla nas jakąś sprawę. Nie, gapi się na sianę. Co ty robisz? Jak wygląda sytuacja? Malak zniknął i zabrał ze sobą wszystko i wszystkich, którzy mogli dla mnie pracować. Mówił, że kieruje się w góry. Nie mógł już tu wytrzymać. Codziennie z przełęczy wypadają hordy potworów i grasują na płaskowyżu. To mnie wykończy. Gdybym tak miał przynajmniej kilku pomocników albo najemników. Aha. Był nawet taki jeden, co chciał dla mnie pracować, ale chyba zmienił zdanie. Zdaje się, że nazywał się Wilk. Nie, on nadal szuka kogoś. Wszystko będzie dobrze. Bez Malaka nic tu nie zostanie zrobione. Jeśli wkrótce coś się nie wydarzy, będę musiał opuścić swoje gospodarstwo. Mam nadzieję, że niedługo wróci. Najpierw posprzątaj te ciała, to wtedy będzie już tutaj o wiele milej. No to ludzie, mamy teraz zadanie przywrócić Malaka i powiedzieć Wilkowi, że jest potrzebny. No, no. Wilk w końcu dostanie robotę. Ty! Ty! Bo! Bo! Obrzydlictwo. Obrzyd... Padajcie, parszywe stworki. No. Myślicie, że ja będę z was wierał, co się? Gnoje. Ty! Jedna bestia mniej. Te małe eliksiry, które dostajemy z poszukiwaczy, się przydadzą teraz. Tup. Tup. Ejajaj, wszędzie tu się coś dzieje. Tutaj ostatnio ktoś zginął, czy to już było wcześniej? Nieznany żołnierz. Mikstura. I jeszcze jedna mikstura. Miecza nie potrzebuję. Ale mikstura mi się przyda. Tarara, tararara. Żadne stworki się tu nie zrespawniły, z tego co widać. No ale już ostatnio tędy przechodziliśmy, więc nie ma tu co się zastanawiać na tym. Najlepiej teraz już przeczesać tutaj wszystko, czy coś nowego się pojawiło. Albo czy czegoś nowego się nie pojawiło, bo później będziemy tylko teleportów używali. Ten cały exploring tutaj tej części był dopiero na początku i teraz jeszcze w trzecim rozdziale trochę. Na przykład po te skarby na tej mapie i tak dalej. No, no, trochę tego jeszcze będzie. Bo w późniejszych rozdziałach tylko się tutaj wykonuje już zadania. Chyba, że się pojawiają jacyś silniejsi przeciwnicy i w starych miejscach pojawiają się jakieś nowe rzeczy. No i dlatego Noc Kruka bardzo ładnie tą całą grę wydłużyła. Tym całym nowym światem, który można było znowu przez godziny eksplorować. Co Orlan teraz powie? Nie mówię ci przecież nic nowego. Pokaż mi... Oczywiście. Panie, zabrałem mu wszystko? What the fuck? Dobra. To ruszajmy do klasztoru. Jestem ogólnie ciekaw, co tutaj się wydarzyło. Zanim jeszcze do klasztoru ruszymy, zobaczmy co u Dragomira, czy Dragomir? Draggry. Może on ma coś nowego, co się tutaj zdarzyło. Dragomir, hej. Możesz mnie czegoś... Jeśli jesteś... Ile sobie życzę? Stopień... Oto... Dobrze. Kuszę. No niech będzie. Zabiorę swoje pieniądze z powrotem. No, może nie wszystkie, ale przynajmniej trochę. Niedługo znowu level up, znowu za jakieś 2000, chociaż trochę mniej nawet niż 2000. Około 1400, około coś takiego. Albo raczej 1480, he? Geralt, mistrz matematyczny, geniusz. Jestem z matematyki fiutem, szczerze. Coś tam potrafię, ale sobie nie zawsze radzę. Potrzebuję długo czasu i długo namyślenia, żeby najłatwiejsze zadania rozwiązać. Ale wtedy są najczęściej dobrze rozwiązane, prawidłowo. Tylko zazwyczaj ci jebani nauczyciele nie dają mi tego czasu, tylko tutaj szybko, szybko, szybko. Dlatego zawsze mam problemy z nauczycielami matematycznymi. Wpadłeś w nasze sidła. Pożegnaj się z życiem. Wyobraźcie sobie, że to jest mój nauczyciel matematyki. Dokładnie zawsze tak do mnie mówią. Oni zawsze tacy są. Chociaż... Zawsze jak mi się trafił jeden, jakiś dobry nauczyciel matematyki, który dawał czas, jakieś tam fajnie się nie uczyło, dobre oceny i tak dalej się dostawało,
No, to mieliśmy go tylko rok. A tym razem mieliśmy... O, to było dobre. Przez jeden semestr mieliśmy taką zajebistą nauczycielkę, u której miałem drugą najlepszą ocenę. Na końcu, czyli niemiecką dwójkę, polską piątkę. Teraz przyszła nauczycielka rosyjska szmata, która no jest szmatą. Możecie sobie wyobrazić, jak wygląda rosyjska znaczy nie rosyjska szmata, tylko matematyczna szmata. Pewnie mieliście wystarczająco takich nauczycielek. No właśnie. I u niej mam polską trójkę, niemiecką czwórkę. No, gdzie tutaj są wilki? Ale nie, no ja mam pecha do matematycznych nauczycieli. Jeszcze by mi brakowało, żeby taki Moriarty był moim nauczycielem. Bo wiecie, Moriarty był matematykiem tak naprawdę, był profesorem matematyki. No. Mam taką żeńską Moriarty. Tu nie było więcej takich wilków? Nie. Ale to dosyć o mnie, dosyć o mnie. Idziemy teraz do klasztoru, panie i panowie. Do brata Pedro. Tarararararara. Może Ignas, nie jak on się nazywał, nie Ignas, tylko i Izgarot. Hey, prawie jak Esgarot, chyba to już mówiłem. Pobłogosław mnie i moją kradzież. Błogosławię cię w imieniu Inosa. Niechaj ogień naszego Pana zawsze płonie w twym sercu, aby dawać ci siłę do postępowania zgodnie z jego naukami. Pokaż mi swoje towary. Masz na pewno zwój snu, no, potrzebny mi jeden. I nigdy nie zgadniesz, do czego go użyję. Chociaż może ci kiedyś o tym opowiem. Może jeszcze taki, tutaj trochę tego, tu jeden taki. Tak, bo kupuję teraz trochę zwojów. Piorun kulis. Nie mam many tylu. Tyle many nie mam. Tylu też nie. Błyskawica, no, proszę. Niechaj i... Trochę kasy mam. Sen mi się przyda, już wyposażymy może tutaj... gdzie jest sen? Tu. Gdzie mam, kurde, sen? Tu. Na dziewiątce. Już się trochę przeklinałem, że nie kupiłem w mieście snu, ale teraz on mi może sprzedać sen, to dobrze. Tutaj są jeszcze ścierwojady. Ścierwojad! Ten łuk mi trochę tańczył. Chyba to widzieliście, fajnie. Dobrze, panie pyrokarze, wylecz mnie! Rozkoszymy się trochę tą muzyczką. Co to za obywatel? Albo zwykły koleś? Włóczęga? Jurgen! Ej, ty! Byłeś kiedyś w klasztorze? No nie. Może? A czemu pytasz? Ciągle przyjmują tam nowych ludzi? Nie wiem już, do kogo mógłbym się zwrócić. Co takiego chciałeś? Skąd pochodzisz? Kiedyś byłem kapitanem wielorybniczego statku. Mój dom jest na morzu. Parę miesięcy temu piraci posłali moją Magdalenę na dno. I od tej pory tkwię na tej wyspie. Próbowałem zaciągnąć się na jakąś łajbę, ale przez cały ten czas nie widziałem tu nawet spróchniałego czółna. Jedyny statek w Korinis to ten przeklęty królewski galeon. Ale tam mnie raczej nie przyjmą. Więc co mam robić? W mieście nie ma dla mnie pracy. Próbowałem chyba wszystkiego. Lepiej zejść z drogi. Bez obaw. Zdążyłem już zauważyć, że od paru dni jest tu cholernie niebezpiecznie. Zapamiętajmy go. To jest trzeci. Numer trzeci. Czego? Dowiecie się kiedy indziej. Nadal nie wiem, czy mam wybierać numer pierwszy, drugi czy trzeci. Wszyscy mają takie swoje dobre strony. Gdzie jest Pedro, cholery? Yo, Milton, wróciłeś już. Muszę się dostać do klasztoru. To bardzo pilne. Nie mogę cię wpuścić do klasztoru. Naraziłbym się najwyższej radzie. Bez upoważnienia moich zwierzchników nie mogę cię wpuścić do klasztoru. Prawdziwy przyjaciel, tyle przeżyliśmy. To bardzo ważne. Przykro mi. Pyrokar urwałby mi głowę. No, pyrokar, tak. Jakim cudem udało ci się tak szybko dostać do klasztoru? Głupie pytanie.
prześliznąłem się przez przełęcz i udałem się wprost do klasztoru. Ominięcie niektórych z pilnujących przełęczy bestii nie było proste, ale koniec końców poszło mi łatwiej niż się spodziewałem. Wiesz może, gdzie są pozostali? Gorn całkiem nieźle zniósł pobyt w więzieniu Garonda. W każdym razie zamierzał zajrzeć do Lee i dowiedzieć się, co słychać na farmie. Jak go znam, odbija sobie teraz z nawiązką długie dni postu w więzieniu. Założę się, że nieźle już spustoszył spiżarnię najemników. Diego mamrotał coś o wyrównaniu rachunków, ale nie wiem, o co mu chodziło. Podejrzewam, że wrócił do miasta. Znasz go przecież. Zawsze szuka okazji do zarobku. Możesz mi coś powiedzieć o tych zakapturzonych postaciach? Niestety nie, ale mam co do nich bardzo złe przeczucia. Lepiej nie wchodź im w drogę. Wiem, wiem, niby morały tutaj, przyjaciel, przyjaciel, nie okrada się przyjaciół, ale to Gothic, tu się okrada każdego, nawet jeżeli to najbliższy przyjaciel. Chyba, że to Diego albo Gorn. Ale Miltena można okraść. Muszę się dostać do klasztoru, to bardzo pilne. Nie mogę cię wpuścić do klasztoru. Naraziłbym się najwyższej radzie. Bez upoważnienia moich zwierzchników nie mogę cię wpuścić do klasztoru. Mam tutaj list. Mam tu list od Lorda Hagena. Pokaż. No dobrze. Masz tu klucz do klasztoru. Pyrokara znajdziesz w świątyni. Jak tu jeszcze wszyscy mówią, że do klasztoru muszę się urać, żeby mnie wyleczyli. Pyrokar, a tu tam nie chcą mnie wpuścić nawet. Sukinsyny. Dlatego ich też nie lubię. Nie może się, nikt nie może dostać, nikt nie może wejść do magazynu. Tutaj, cześć. Ty jesteś jeszcze ważny, Opolos. Jak tam owce? A jak ci się wydaje? Chodzą sobie i skubią nikt trawę. Zastanawiam się, co się dzieje na zewnątrz. Magowie wydają się niespokojni. Po kraju wędrują dziwni przybysze w czarnych szatach. Co masz na myśli? Jacy przybysze? Nikt nie wie, skąd się wzięli. Noszą długie, czarne szaty i zakrywają sobie twarze. Wygląda na to, że są jakiegoś rodzaju magami, a przynajmniej znają czary. To brzmi niepokojąco. Mam jednak nadzieję, że Najwyższa Rada poradzi sobie z tym problemem. Nie wiem, ty mi powiedz. I to jak? W Górniczej Dolinie pojawiły się smoki. Wraz z armią orków oblegają oddziały królewskie. Smoki? Zawsze myślałem, że istnieją jedynie w strasznych opowieściach. Są prawdziwe, uwierz mi. Królewscy paladyni chyba sobie z nimi poradzą, prawda? Zobaczymy. A są też nie królewscy paladyni? Czyli dość ryzykowną kradzież możemy jeszcze brać, ale... No... Musimy uważać na to, co jest tam napisane. Hej, panie Morduk, mogę się pomodlić? To mi i tak nic nie da. Ej, tam jest jakiś paladyn. Z nimi pogadamy później. Nie wiem, ty mi powiedz. Igaras, hej. Co mogę dla ciebie zrobić? Na kolana i do rana. Czy masz dla mnie coś ciekawego? Nie. Bo jacy to, jakie to miłe przyjemniaczki. Sam tak mówiłem. Jak leci? Dziękuję Inosowi, że mogę przebywać tutaj, w klasztorze. Powinien był wiedzieć lepiej. Jesteście bardzo rozmowni. Mielibyśmy z nimi wszystkimi bardziej do czynienia i byliby dość ciekawi, gdybyśmy byli nowicjuszem albo magiem. Ale jest jeden nowicjusz, którego lubię, który z nami pogada, ale najpierw go kradnijmy. Nie mam czasu na takie rzeczy. Co tu robisz? Nie wolno mi z tobą rozmawiać. Naszym przełożonym nie podoba się, kiedy kontaktujemy się z obcymi. Co to za bullshit? To nie brzmiało, jakbyś był zadowolony. No cóż, to znaczy wszystko w porządku, naprawdę. Tylko... Och, nie chcę narzekać. A wykrztuś to siebie. No, dalej. Mnie możesz powiedzieć. I naprawdę nie dasz znać magom? Czy wyglądam na takiego, który by to zrobił? W porządku. Mam problem z jednym z nowicjuszy. Ma mnie w garści. No dalej, wykrztuś to z siebie. Igaras, tak się nazywa, znalazł moje prywatne dokumenty. Zagroził, że daje magom, jeśli nie będę robił, co mi każe. Mogę ci jakoś pomóc? Zrobiłbyś to? To zależy, oczywiście. Oczywiście, zapłacę ci za to. Ile? Rzecz jasna, nie mam wiele pieniędzy,
ale mogę dać ci zwój z czarem. Mam czar leczniczy. No dobra. Zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? To się musi udać. Musi! Musisz się tylko dowiedzieć, gdzie Igaras schował te rzeczy. Potem je zakosisz i wszystko będzie w porządku. Spokojnie, wróć do swoich zajęć. Ja zajmę się resztą. No ale to zrobimy dopiero... kiedy indziej? Czy jesteś zadowolony ze swojego zadania? Jakoś idzie, ale muszę wracać do pracy, bo w przeciwnym razie dzisiaj jej nie skończę. Nie chcę znowu pracować przez północy, żeby wypełnić moje obowiązki i uniknąć kłopotów. No tak, 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 tak. A ty co? To jest... Agon. On jest, o ile się nie mylę, spokrewniony z gubernatorem. Co tu sadzicie? Próbujemy wyhodować zioła lecznicze, których mistrz Neoras używa do ważenia mikstur. I jak idzie? Jesteś tylko gościem w klasztorze Inosa. Dlatego powinieneś zachowywać się właściwie i nie przeszkadzać mi w pracy. Do widzenia. Chyba ci przywalę kiedyś. Szarara. Tutaj... Któryś z tych łóżek byłoby naszym? Kiedy? Mądra decyzja. To kogo mówisz? Tam nikogo nie ma. Gorax! Z Galii. Czy mogę ci w czymś pomóc? Masz magiczny napój? Będzie trudnym zadaniem, mówisz? Dalej, Gorax. Galowie są czujni. Czekaj tylko, ty mały złodzieju. Nic nie zrobiłem. Spokojnie. To nie ja, to tobie się wydawało. To nie była moja ręka, to... Ja mam ręce w spodniach, jak Al-Bandi. Na czym polega twoja praca? Och, zajmuję się różnymi rzeczami. Przede wszystkim pełnię funkcję zarządcy i skarbnika. Doglądam również produkcji wina i zajmuję się zaopatrzeniem klasztoru w żywność. Wino, to co najważniejsze w klasztorze. Jeśli potrzebował, znajdziesz to u mnie. Oczywiście, za drobną opłatą. Drobną, ja ci dam drobną opłatę. Potrzebuję paru... A on też ma tutaj... zaklęcia. Mapy terenów, no. Czekaj. Kupię sobie tutaj trochę tego i trochę tego. I tutaj, tak, proszę. Dziękuję. No to możemy też jeszcze zwiedzić piwnicę. Piwnica. Najpierw pójdziemy... tutaj. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Spiżarnia i skarbiec. Chciałbym się tam dostać. Pewnie od Goraxa dostalibyśmy klucze. Muszę tu wrócić, gdy będę bardziej zręczniejszy. Gdy będę zręczny bardziej, znaczy się. La 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 la. Nie wolno ci iść dalej. Zawróć. O, to mocna biblioteka, się mówi. Chcę coś wypróbować. Nie. Na nim nie działa, zmarnowałem zaklęcie. On jest zbyt mocny umysłowo. Ale ludzie, powiedziałbym, że tutaj zakończę odcinek. A mianowicie... tutaj, tylko pogadajmy jeszcze z tym... Garwigiem. Co to za młot? Ale najpierw... Co to za pomieszczenie? Tutaj przechowywane są klasztorne relikwie. Jakie relikwie? Tu spoczywa młot Inosa oraz tarcza ognia. Najważniejsze relikwie kościoła Inosa poza stolicą królestwa. Opowiedz mi o tym młocie. Oto święty młot Inosa. To właśnie nim święty Robar zabił kamiennego strażnika. Święte pisma twierdzą, że kamienny strażnik był niezniszczalny. Broń wyszczerbiała się na jego kamiennej skórze, nie czyniąc mu żadnej krzywdy. Z imieniem Inosa na ustach, Robar rzucił się na potwora i zmiażdżył go jednym potężnym ciosem młota. Opowiedz mi o tej tarczy. Tarcza ognia została użyta przez Dominik w czasie bitwy na południowych wyspach. Nikt nie ma prawa korzystać z jej mocy, dlatego przybiliśmy ją do ściany. Bzdura. Dobra ludzie, co z tym młotem będzie dalej, zobaczymy w następnym odcinku. Na razie, cześć!